Hejka, ja jestem Naty, a w dzisiejszym odcinku jesteśmy w Żużel Grand Prix Speedway 15. Jeżeli Wam się film spodoba, zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję oraz komentarz. Jestem Jarosław Ampel, Stal Gorzów dzisiaj. W czerwonym kasku Krzysztof Kasprzak, w niebieskim Mikael Jebsen-Jensen. Biały kask to Jarosław Hampel, a żółty Jason Doyle. Taśma w górę. Niebezpieczna sytuacja. Równy start całej czwórki. Na prowadzeniu Krzysztof Kasprzak. Jason Doyle spada na ostatnie miejsce. Krzysztof Kasprzak na prowadzeniu. Mikael Jebsen-Jensen wyprzedzony. Na prowadzeniu Krzysztof Kasprzak, a za nim Jarosław Hampel. Sytuacja zmienia się diametralnie. Jeszcze jedno okrążenie i poznamy zwycięzcę. Krzysztof Kasprzak. Krzysztof Kasprzak wysuwa się na prowadzenie. Wejście w ostatni łuk. Krzysztof Kasprzak wjeżdża na metę. To był fascynujący wyścig. Niestety mi się nie udało wyprzedzić Krzysztofa Kasprzaka. Przed nami kolejna emocjonująca faza zawodów. W czerwonym kasku Nicky Pedersen, w niebieskim Nils Christian Iversen. Biały kask to Ty Woffinden, a żółty Jarosław Hampel. Taśma w górę, łokieć w łokieć. Równy Nicky Pedersen jest wykluczony. I bardzo dobrze. Od wewnętrznej stoją Nils Christian Iversen, Ty Woffinden, Jarosław Hampel. Ruszyli! Jarosław Hampel został na starcie. Nils Christian Iversen, Ty Woffinden, wyprzedza Ty Woffinden. Na końcu stawki Ty Woffinden spada na ostatnie miejsce. Łokieć w łokieć. Na prowadzeniu Jarosław Hampel. Ty Woffinden. Ostatni. Na prowadzeniu Jarosław Hampel. A za nim Nils Christian Iversen. Chwila mrożąca krew w żyłach. Jeszcze jedno okrążenie i poznamy zwycięzcę. Jarosław Hampel od startu na prowadzeniu. Wejście w ostatni łuk. Jarosław Hampel jest klasą dla samego siebie. To był fascynujący wyścig. Przed nami kolejna emocjonująca faza zawodów. W czerwonym kasku Chris Harris, w niebieskim dzika karta. Biały kask to Jarosław Hampel, a żółty Maciej Janowski. Wystartowali. To się mogło źle skończyć. Równy start. Jarosław Hampel nie wystąpi w powtórce. Kolejność na mecie. Maciej Janowski, Chris Harris, dzika karta. Przed nami kolejna emocjonująca faza zawodów. No, mamy mało punktów, słuchajcie. Tylko 5. Od wewnętrznej stoją Greg Hancock, Jarosław Hampel, Matej Żagar,
i najbliżej bandy Chris Holder. Ruszyli! To się mogło źle skończyć. Równy start całej czwórki. Matej Żagan, wyprzedzony. Greg Hancock na prowadzeniu. Chris Holder na końcu stawki. Chris Holder wyprzedza rywala. Na prowadzeniu Greg Hancock. Niebezpieczna sytuacja. Greg Hancock dał się wyprzedzić rywalu. Małe odległości między zawodnikami. Matej Żagan na końcu stawki. Chwila mrożąca krew w żyłach. Jeszcze jedno okrążenie i poznamy zwycięzcę. Na prowadzeniu Jarosław Hampel. Wejście w ostatni łuk. Jarosław Hampel wygrywa. To był fascynujący wyścig. Przed nami kolejna emocjonująca faza zawodów. Od wewnętrznej stoją Jarosław Hampel, Andreas Jonsson, Thomas Jonasson i najbliżej bandy Troy Bachelor. Jarosław Hampel nie wytrzymał! Przed nami kolejna emocjonująca faza zawodów. Od wewnętrznej stoją Jarosław Hampel, Krzysztof Kasprzak, Greg Hancock i najbliżej bandy Maciej Janowski. Wystartowali. Łokieć w łokieć. Równy start całej czwórki. Jarosław Hampel na prowadzeniu. Maciej Janowski. Na końcu stawki Maciej Janowski wyprzedza rywala. Niebezpieczna sytuacja. Maciej Janowski wyprzedza rywala. Greg Hancock ostatni. Pierwszy Krzysztof Kasprzak. Tuż za nim Maciej Janowski. Chwila mrożąca krew w żyłach. Jeszcze jedno okrążenie. Jarosław Hampel jest wykluczony. No więc zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję oraz komentarz i jeszcze dwie minuty. Wejście w ostatni łuk. Kolejność na mecie. Maciej Janowski. Pozostały dwa miejsca. Komu uda się awansować? Obejrzyjmy bieg. W czerwonym kasku Chris Holder, w niebieskim Matej Żagan. Biały kask to Jason Doyle, a żółty Nicky Pedersen. Wystartowali. Łokieć w łokieć. Równy start całej czwórki. Chris Holder na prowadzeniu. Nicky Pedersen ostatni. Jason Doyle wyprzedza rywala. Matej Żagan ostatni. Na prowadzeniu Chris Holder, a za nim Jason Doyle. Jeszcze jedno okrążenie i poznamy zwycięzcę. Chris Holder prowadzi od Jason Doyle. Wyprzedza. Wejście w ostatni łuk. Kolejność na mecie. Chris Holder, Jason Doyle, Nicky Pedersen, Matej Żagan. Kto wygra dzisiejsze Grand Prix? Zwycięzcą dzisiejszej rundy Grand Prix jest Krzysztof Kasprzak. Na podium stanęli również Chris Holder i Maciej Janowski. Krzysztof Kasprzak wygrał w Gorzowie Wielkopolskim, więc hej, do za dwa dni.